Rado, przegrywamy z Arką Gdynia 0-2. Jakbyś na gorąco podsumował to spotkanie? Szkoda tego meczu, bo dla nas mecz źle się ułożył. Dostaliśmy kartkę w 30 chyba minucie, no i graliśmy od tego czasu w osłabieniu. Wyszliśmy na drugą połowę, chcieliśmy kontrolować mecz, chcieliśmy grać piłką. Za mało było tego grania z pierwszej piłki. Troszeczkę myślę, że się baliśmy, albo nie wiem, co się w nas działo, zamiast grać szybciej piłką, przegrywać z jednej na drugą stronę, tak jak to już było w drugiej połowie momentami. Stwarzały się jakieś sytuacje, tak to dostajemy bramkę, chyba po rzucie rożnym przed pola zawodnik uderza, nikt do niego nie wyskoczy, miał dużo czasu, ładny strzał, 1-0. Później mieliśmy jeszcze jakieś sytuacje i później mój błąd indywidualny, straciłem piłkę w polu karnym, bramka 2-0 i praktycznie już jest po meczu i mecz się dla nas zamknął po tej bramce. Ale wiadomo, że wtedy musieliśmy się odsłonić i byliśmy narażeni na grę z kontry. Jakie były wskazówki trenera w szatni? Mieliście się nastawiać na defensywę i przede wszystkim arkę kontrować? Tak. Mieliśmy się ustawić troszeczkę defensywnie, szanować piłkę, łapać ten czas, żebyśmy go najwięcej dla siebie pozyskali, po stałych kłaść się, przewracać trochę tego cwaniakowania. Ale no niestety nie udało się i co, przegraliśmy. Sporo arka także się przewracała. Tak obserwując ten mecz, miałem takie wrażenie, że więcej czasu i takiej energii traciliśmy na dyskusję z sędziami, no bo dużo było takich kontrowersyjnych decyzji, mniej takich klarownych sytuacji. To też was chyba trochę z rytmu wybijało. Tak, dokładnie. Mecz był przerywany, dużo fauli, kartek, nie było tej płynności gry i to też nas troszeczkę wybiło z rytmu i nam to przeszkadzało. Rado, wiedzieliśmy, że w końcu no, przegrać musimy, bo sezon jest długi, natomiast dobra wiadomość jest taka, że już w piątek jest okazja do rehabilitacji z równie wymagającym, jak i nie jeszcze cięższym rywalem. No dokładnie, ja myślałem, że ta seria będzie jeszcze trwała, bo tak naprawdę mogliśmy dzisiaj ten mecz wygrać, a przynajmniej go zremisować, bo Arka tak naprawdę nam nie zagroziła jakimiś takimi sytuacjami. Wiadomo, że później się odkryliśmy, no to byliśmy narażeni na te sytuacje, ale tak jak mówisz, że w piątek mamy mecz z Miedzią Legnica i co, i fajnie, że tak szybko będziemy mogli się zrewanżować u siebie przed własną publicznością. Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy.